Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy Państwa na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Fundację Archiwum Jana Olszewskiego w ramach cyklu Głos o Polsce. Dziś ograniczę się do przedstawienia naszego prelegenta, pan profesor Teodor Buchner, wykładowca akademicki, który opowie nam dziś o kwantach i ich znaczeniu dla niezależności gospodarczej i szansach, jakie stwarzają dla naszego kraju. Bardzo dziękuję. Dzień dobry pani Justyna, dzień dobry państwu. Odczuwam oczywiście dreszczyk emocji, ponieważ od kwantów do niezależności, jak się państwo domyślają, jest pewien kawałek do przejścia. I ja zawodowo zajmuję się tym, żeby upraszczać rzeczy skomplikowane i w związku z tym chciałbym państwu te kwanty trochę odczarować, ponieważ ważne jest, żebyśmy sobie powiedzieli, czym one są w ogóle, o czym my rozmawiamy. Tak? W związku z tym będzie kawałek wykładu z fizyki, ale proszę nie uciekać i proszę nie regulować odbiorników również, ponieważ postaram się, żeby on był zwięzły i na temat. I gdybym zbyt dużo terminologii usiłował wprowadzić, to proszę tak kasłać, pochrząkiwać, tak jak w filharmonii, wiecie państwo, w czasie przerwy. To ja wtedy będę miał taki sygnał, że już gdzieś pojechałem. Ale studenci oczywiście ćwiczą mnie straszliwie, w związku z tym myślę, że damy sobie radę. To narysowała sztuczna inteligencja, jakiej kazałem sobie wyobrazić niezależność technologiczną, w związku z tym tak ona to widzi mniej więcej. O takich obszarach chciałbym opowiedzieć, to znaczy najpierw opowiemy sobie, co to są zjawiska kwantowe, później jak to się przekłada na technologię, później jak to się przekłada na gospodarkę, czyli gdzie mamy zastosowania i na koniec, gdzie tu jest niezależność gospodarcza. Wprowadzenie to kwanty można sobie tak bardzo z grubsza wyobrazić, ja ideę kwantów jako taki, jedną z idei kwantów, jako taki paczkomat. Do paczkomatu państwo wiedzą, że się zmieści dokładnie taka paczka, na jaką pozwala ta pokrywka i nie większa. Czasem mniejsza, ale nie większa. I teraz zasadniczo kwant jest związany z takim odkryciem fizyki, że różne rzeczy w świecie mają regulowane cechy, na przykład regulowaną energię, regulowany kolor. I że to nie jest zmienna, która się zmienia w sposób ciągły. I tak jak państwo tutaj widzą, mamy do dyspozycji paczki typu A, B i C i są to po prostu 3 rodzaje, 5 rodzajów, 10 rodzajów, 1750 rodzajów, ale nie jest ich nieskończenie wiele i dowolnych. I teraz skąd się ten pomysł wziął? Ano z takiego odkrycia, kiedy optycy ponad 150 lat temu zajmowali się rozszczepianiem światła na pryzmacie, bardzo im się podobało, bo to takie ładne, kolorowe wychodzi. Państwo możecie to zaobserwować na każdej kałuży po deszczu, jak jest rozlana kropla benzyny albo oleju silnikowego, no to taka ładna tęcza się robi. Oczywiście na niebie też mamy tęczę, ale to tam jest znak przymierza z Noem, więc to jest tam, to jest metafizyczna, tutaj jest fizyczna. W każdym razie odkrycie pierwsze było takie, że możemy sobie rozszczepić światło białe na pryzmacie, to znaczy, że pryzmat, no to taki po prostu bryła, jak to będzie, grania stosłu po podstawie trójkąta ze szkła wykonany i różne barwy światła są załamywane pod różnymi kątami. W związku z tym możemy na takim ekraniku zaobserwować, że każda barwa światła załamała się pod innym kątem i jeżeli wprowadzimy sobie tutaj światło białe, no to zobaczymy taką ładną tęczę.
Natomiast później okazało się, że to zjawisko, no, poza tym, że jest po prostu ładne, to jeszcze ma bardzo dużo ciekawych zastosowań. I teraz pierwsza rzecz, która się okazała, to okazała się rzecz taka, że jeżeli my tutaj pobudzimy do świecenia konkretny gaz, to dostaniemy zamiast ciągłego widma, czyli zamiast takiego obrazka, dostaniemy prążki. I te prążki są umieszczone pod konkretnymi kątami i można sobie przeliczyć to na długości fali i to będzie w nanometrach i tutaj wyjdzie jakiś czerwony, tutaj wyjdzie zielony i generalnie okazało się, że natura chce z nami rozmawiać takimi paczkami energii. I teraz te paczki okazało się dalej, że one są charakterystyczne dla związku chemicznego, dlatego że jeżeli sobie weźmiemy pary helu, to będzie inaczej, a jeżeli sobie weźmiemy pary żelaza, to będzie jeszcze inaczej i generalnie, jeżeli jak to przebadano najbardziej precyzyjnie dla atomu wodoru, to okazało się, że te prążki układają się w takie matematyczne wzory. I teraz jak ludzie przemyśleli sobie ten temat i zaczęli się zastanawiać, jak to usystematyzować, to jest na czystych numerkach na razie, prawda? Tu nie ma wytłumaczenia, skąd to się wzięło, tylko na razie się zastanawiamy, jakim językiem to opisać. I opisano to takim językiem, że okazało się, że jak sobie to podzielimy na serię, no to możemy sobie, jedna liczba nam numeruje serię i to jest 1, 2, 3, a druga liczba numeruje nam w ramach serii prążek. No i dla n równego 1 to ten prążek zaczynał się od 2, dla n równego 2 zaczynał się od 3 i tak dalej. I taką rodzinę sobie tworzyły. I w związku z tym, że można ogólnie położenia tych prążków, czyli odpowiadające im długości fali, zapisać za pomocą takiego wzorku, gdzie tutaj jest jakaś stała, a tu są różne kombinacje liczb całkowitych. I teraz tak zwane widmo jest charakterystyczne dla pierwiastka. Jako pierwsze właśnie zostało zbadane przez tych ludzi, bo każdy tutaj opisał inną serię. Niektóre z tych serii są poza zakresem widzialnym, w związku z tym ich obserwacja nie jest wcale taka prosta. I okazało się, że to ma przełożenie na bardzo wiele również obszarów w przyrodzie. Na przykład tutaj widzą Państwo promieniowanie Słońca. Tutaj dla różnych długości fali mamy różną ilość tego promieniowania. Jak wiadomo, Słońce jest żółte, a dlatego jest żółte, że maksimum jego natężenia światła przypada na barwę żółtą. Natomiast możemy sobie tutaj rozrysować, ile tego światła słonecznego jest dla różnych kolorów i dla różnych długości fali. I teraz okazuje się, że jeżeli sobie popatrzymy, co z tego światła jest widzialne na powierzchni Ziemi, to okazuje się, że tutaj woda i dwutlenek węgla i tlen zjadają sobie po drodze różne długości fali. Absorbują je i w związku z tym my tych długości fal nie zaobserwujemy. I w związku z tym widać, że takie efekty widmowe są obecne zarówno w eksperymentach, jak i po prostu w przyrodzie, możemy sobie to łatwo zaobserwować. I teraz, że jest to efekt, w którym przyroda ma taką czkawkę, ponieważ zamiast tutaj wstawić dwie dowolne liczby, to wkłada tylko i wyłącznie liczby pochodzące z rzutu kostką. W związku z tym nie rozumiemy tego, ale wiemy, że to zjawisko jest takie popaczkowane. W matematyce i w fizyce mówi się, że to są tak zwane zjawiska dyskretne. Zawsze mnie śmieszyło pojęcie metody matematyki dyskretnej, bo jak jest taki wykład, no to, że matematyka dyskretna, to rozumiecie Państwo, jest taka... No? Więc no to tak zwane nadużycie semantyczne, jak to nazywał Marcin Gugulski. Teraz przyszedł człowiek, który zajął się zrozumieniem tego, nazywał się Niels Bohr i zaproponował prostą teorię dotyczącą tego, jak działa atom wodoru. Atom wodoru na poziomie takim, jakbyśmy go rozłożyli na cząsteczki, to składa się z jądra, którym jest pojedynczy proton i wokół tego jądra sobie lata pojedynczy elektron. To jest taki najprostszy
możliwy model. Proszę nie mówić moim kolegom fizykom, że Państwu o tym opowiadałem, bo on już jest nieaktualny, ale najlepiej opowiada, o co chodzi. I mianowicie takie krążenie elektronu może się odbywać, zdaniem Bohra, tylko po konkretnych orbitach i na każdej takiej orbicie elektron ma energię jakąś i teraz każdy przeskok z orbity na orbitę wiąże się albo z emisją promieniowania i wtedy zobaczymy taki prążek określonej długości, albo z absorpcją promieniowania i wtedy zaobserwujemy, że taki na przykład rozgrzany wodór oświetlony widmem ciągłym pozjada sobie konkretne długości fali z tego widma i zaobserwujemy takie czarne prążki, które są kompletnym negatywem tych jasnych. No i w związku z tym Bohr przeliczył sobie tę teorię, w związku z tym wyszedł mu dokładnie, o dziwo, dokładnie taki sam wzór jak ten, który był wcześniej użyty do opisu tych prążków. I stało się jasne, że natura ma ochotę z nami rozmawiać za pośrednictwem kwantów, ponieważ to jest najprostsze miejsce na świecie, w którym widać kwant. Jest to kwant promieniowania, czyli paczka o określonej energii, którą atom może albo zaobserwować, albo zaabsorbować, albo wyemitować. I teraz, że choćbyśmy na głowie stanęli, to ten prążek nie będzie inny. Tak, on będzie zawsze prążkiem. Możemy go nawet przesunąć, ale nie jesteśmy w stanie go rozmyć. Nie jesteśmy w stanie zmusić atomu wodoru, żeby połknął częstotliwość, którą my od niego chcemy. W związku z tym chciałbym Państwu powiedzieć o tym, że w takim elementarnym podejściu to kwanty narodziły się ponad 100 lat temu i że koncepcyjnie proszę zobaczyć, że to nie jest coś takiego, co by przekraczało możliwości percepcyjne posiadacza matury z szkoły średniej, a nawet myślę, że ucznia szkoły podstawowej 8 klasy. I teraz jedyny problem z modelem Bohra był taki, że on... Wiecie Państwo, to jak zapytać filozofa i on zawsze na pytanie mówi, no to zależy, tak? To znaczy, że odpowiedź na pytanie ciągnie za sobą następne pytania. W związku z tym ta teoria Bohra odpowiedziała bardzo ładnie, skąd się biorą prążki, ale nie odpowiedziała na pytanie, dlaczego elektron porusza się wyłącznie po takich orbitach. No i tu już trzeba było następnych kilkudziesięciu lat badań, żeby stworzyć teorię bardzo mocno opartą na matematyce, która tłumaczyła, dlaczego tak będzie. I teraz całej tej teorii nie przedstawię, bo mechanika kwantowa to jest wykład na drugim roku o wymiarze około 30 godzin. Natomiast chciałbym Państwu opowiedzieć o kilku takich pojęciach czy koncepcjach, które się pojawiły wtedy w mechanice kwantowej, czyli w tym opisie przyrody. I które mają rzeczywiście oddziaływanie na obszar technologiczny, na obszar zastosowań i w konsekwencji również na obszar polityki. Więc ja powiedziałem coś takiego, że nie da się zmusić przyrody do tego, żeby zjadła co innego niż prążek, ale ugryzłem się trochę w język, dlatego że okazało się bardzo szybko, że to zjawisko można też potraktować jako bardzo czuły miernik tego, co się dzieje w otoczeniu atomu. To znaczy, że my na taki atom świecimy i teraz okazuje się, że jesteśmy w stanie na przykład umieścić go w polu magnetycznym. Wystarczy do tego, proszę Państwa, zwykły magnes. I okazuje się, że z takiego jednego prążka robią nam się trzy prążki, które są obok siebie, albo pięć prążków. I to, ile ich będzie, to już jest kawałek trochę głębszej matematyki. Natomiast to, że te prążki się zwielokrotniają, to jest efekt prosty do zaobserwowania i on nam mówi, atom mówi nam o tym, co się dzieje w jego bezpośrednim otoczeniu.
I teraz jesteśmy w stanie ten efekt wywołać za pomocą różnych zjawisk, za pomocą różnych oddziaływań fizycznych. Możemy go wywołać za pomocą pola magnetycznego i wtedy nazywa się to efekt Zeemana. Możemy to wywołać za pomocą pola elektrycznego i wtedy nazywa się to efekt Starka. I generalnie te koncepcje, w jaki sposób możemy oddziaływać na taki atom, są dziś podstawą wykorzystania pojedynczego atomu jako czujnika kwantowego. To znaczy, że atom, kiedy go w odpowiedni sposób potraktujemy mieszaniną światła widzialnego i mikrofal, zamienia się w czujnik, który jest najbardziej precyzyjnym możliwym czujnikiem znanym na dziś nauce, ponieważ jest oparty na własnościach pojedynczego atomu i jesteśmy w stanie te własności sobie mierzyć. Najbliższe miejsce, gdzie Państwo ten eksperyment mogą zaobserwować, znajduje się w odległości kilometra i 200 metrów, bo tam biegam, to akurat mniej więcej wiem, ile, w każdym razie na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Są tego typu eksperymenty prowadzone na pojedynczym atomie. I w związku z tym widać nie tylko, że to jest możliwe do zrobienia, widać również, że to jest możliwe do zrobienia w Polsce. Wcale nie trzeba mieć gigantycznego laboratorium i nieskończonych środków. Efekt jest relatywnie prosty do zaobserwowania. Następnym takim pojęciem jest tunelowanie kwantowe. Tunelowanie, ono się opiera na takim, bo jakby wiecie Państwo, że żeby znaleźć się po drugiej stronie góry, no to trzeba na nią wejść i później z niej zejść, prawda? I to jest takie, instynktownie tak czujemy, natomiast przyroda okazuje się, że poradziła sobie w taki sposób, że w pewnych sytuacjach potrafi przetunelować, to znaczy, że cząstka, która była tu, nagle znajduje się, znajduje się po drugiej stronie bariery. I teraz, jak ona to robi, jest to matematycznie opisane, natomiast w matematykę trzeba wierzyć, żeby ona działała, w związku z tym tutaj element wiary też występuje. Natomiast na szczęście da się to również zaobserwować i tutaj Państwo widzą taki jeden z najsłynniejszych obrazków pokazujących powierzchnię materiału. To zjawisko nazywa się efekt tunelowy. Polega na tym, że jeżeli ja mam mikroskop, którego zakończeniem jest igła i tutaj przyłożę wysokie napięcie, to między materiałem a igłą tego mikroskopu występuje zjawisko tunelowania, to znaczy, że te elektrony przeskakują sobie z jednego materiału na drugi, przez jakby, mimo że ta bariera dalej istnieje. No i to się da matematycznie opisać. Tutaj mamy jedną falę reprezentującą elektron padający, tutaj mamy przechodzący i generalnie możemy sobie nimi namalować taki ładny obrazek. Nie koniec na tym, możemy również tej techniki używać do tego, żeby precyzyjnie umieszczać atom koło atomu na powierzchni materiału. To znaczy możemy tę logikę odwrócić, możemy sobie odrywać po jednym atomie i możemy je sobie tutaj deponować. W związku z tym możliwości tworzenia takich struktur mamy ogromne. Oczywiście technika jest tak droga, że musi to mieć głęboki sens, gospodarczy, żeby było praktycznie wykonalne na szeroką skalę, bo w laboratoryjnym układzie to oczywiście jest możliwe. Następny efekt, który kilka lat temu przyniósł swoim odkrywcom Nobla, to był bardzo ciekawy efekt określony jako splątanie kwantowe. I ten efekt splątania jest, najpierw skąd on się bierze? Mianowicie stąd, że mamy takie sytuacje w naturze, w których dostarczamy jedną cząstkę, a wychodzą dwie. To znaczy, że jedna cząstka padająca na kryształ nieliniowy, jeden foton, czyli jedna cząstka światła, potrafi się rozdzielić na dwie. I teraz okazuje się, że te dwie cząstki, które pochodzą od jednego rodzica, mimo że mogą być bardzo daleko od siebie, zachowują informacje na swój temat.
Jak to się dzieje, to jest temat na oddzielny wykład, ponieważ Nobel był za doprowadzenie aktualnej wiedzy do absurdu, to znaczy Nobla się dostaje w tym momencie, autorzy tego, czy jakby zdobywcy tego Nobla dostali go za to, że udowodnili, że fizyka nic nie rozumie z tego, co się tu dzieje. Natomiast koncepcyjnie jest to proste, mamy dwie cząstki, które możemy skierować w dwie różne strony i one zachowują wiedzę na swój temat. I to, jak my to wykorzystujemy, to o tym opowiem za chwilę. Natomiast logika jest taka i to mimo, że splątanie kwantowe, to nie wiem, jeżeli ktoś z Państwa jest z obszaru medycznego, no to chory splątany, no to taki, który nie do końca kojarzy, co się dzieje. Natomiast splątanie kwantowe to jest efekt, który jest, mimo że go nie rozumiemy, to wiemy, jak go wywołać, wiemy, jak go zmierzyć, trochę na jego temat wiemy. I tutaj mamy takie źródło właśnie dwóch cząsteczek i teraz one się potrafią zachowywać w sposób komplementarny. Jeżeli zmierzymy jakąś cechę jednej z nich, to wtedy za darmo dostajemy informację o drugiej z nich. To znaczy, że jeśli jedna z nich ma tą cechę, to znaczy, że druga jej nie ma i odwrotnie. I to jest bardzo ciekawe, bo dostajemy informację o czymś, czego nie zmierzyliśmy. Myśmy zmierzyli siostrę tej cząstki, a nie ją samą, a mamy nagle informację na jej temat. Więc to jest, no to jest dużo, wiecie Państwo, i filozoficznych przemyśleń, i matematycznych, fizycznych, generalnie bardzo bogaty temat. Następna koncepcja, która się, no to jest pewnie części z Państwa znane z poziomu anegdotycznego, kot Schrödingera. Ja tego kota Schrödingera tłumaczę moim koleżankom i kolegom fizykom na bardzo prostym przykładzie. Mówię tak, posłuchaj, jak aplikujesz o grant, tak, no to wysyłasz wniosek, tak, i teraz ten wniosek jeszcze nie jest rozpatrzony, tak. Dopóki on nie jest rozpatrzony, to ty jesteś mieszaniną biedaka i bogacza. To znaczy, że nie wiesz, czy mam rozmawiać z ludźmi i mówić im, słuchajcie, zatrudnijcie się u mnie w grancie, będzie fantastycznie, będziemy produkowali badania, ale z drugiej strony jednak taki niepokój jest, że no ja tak nie do końca dysponuję tymi pieniędzmi, którymi dysponuję, w związku z tym ja tak z nimi i rozmawiam, i nie rozmawiam jednocześnie. I w związku z tym to wynika z faktu, że ja sam jestem mieszaniną stanów biedaka i bogacza i w związku z tym moje zachowanie jest gdzieś po środku. I oczywiście w momencie, kiedy nastąpi pomiar, to ten pomiar zepchnie mnie w jeden z tych stanów, których mieszankę stanowiłem. No to wtedy już będę w stanie czystym, będzie wiadomo, czy jestem czystym biedakiem, czy jestem czystym bogaczem, no i wtedy sytuacja się, że tak powiem, wyjaśni, ale nastąpi to dopiero w momencie tego pomiaru. Czyli w momencie, kiedy grantodawca ogłosi listy tych, którzy ten grant dostali. No i Schrödinger, żeby opisać, Schrödinger, kiedy tak posłuchał tych moich wynurzeń, no to wymyślił wtedy ten słynny eksperyment z kotem, mianowicie mamy miernik, mamy detektor, na który pada cząstka radioaktywna, czy pada albo nie, no bo to jest zjawisko losowe. Jeżeli padnie, no to uwalnia młotek rozbija fiolkę z trucizną i kot pada. No i nie wiem, czy Państwo znacie, jest taki dowcip właściwie, nie wiem, czy powinienem opowiadać dowcipy, ale właściwie już minęła połowa, to jako taki dobry amerykański prelegent powinienem teraz opowiedzieć dowcip, żeby Państwo nie zasnęli. Mianowicie, jak to było, wsiada do samochodu, zaraz, żebym nie spalił. Kto tam wsiadał? Om wsiadał. Na pewno Schrödinger wsiadał. Ktoś jeszcze trzeci, ale zaraz wymyślę. Kto? Trzecia płeć na pewno nie wsiadała. I teraz to był Heisenberg. O Heisenbergu nie mówiłem, o zasadzie nieoznaczoności. Ona mówi o tym, znowu trywializując, to nawet się ten dowcip przyda, że jeśli znam swoje położenie, to nie znam prędkości, a jeżeli znam prędkość, to nie znam położenia. O tym mówi zasada Heisenberga. I zatrzymuje ich policjant, Heisenberg prowadzi. I policjant mówi, dzień dobry panie kierowco, kluczyki, kartę wozu. Proszę pana, jechał pan z prędkością 70 km na godzinę. A Heisenberg mówi, no cholera, no teraz się zgubiłem.
No bo jeżeli zna już swoją prędkość, to znaczy, że stracił informację o położeniu, no to, czyli się zgubił, tak? W związku z tym już mamy pierwszy taki punkt, no nie jest dobrze. No to policjant dalej pyta, no co państwo mają w bagażniku? A Schrödinger mówi kota. A policjant pyta, no jak to, wiozą państwo żywego kota w bagażniku? A Schrödinger mówi, no właśnie, widzi pan problem w tym, że my nie wiemy, czy on jest żywy, czy nieżywy. Proszę otworzyć bagażnik oczywiście. No więc patrzy policjant do bagażnika i mówi, proszę państwa, no informuję państwa, że mają państwo nieżywego kota w bagażniku. No a Schrödinger zrezygnowany mówi, no teraz już tak, ty idioto. No bo otworzył bagażnik, no to dokonał pomiaru, prawda? Okazało się, że kot jest nieżywy, w związku z tym to on zabił tego kota, no ale jak mu teraz o tym powiedzieć, tak? No to policjant mówi, prawda, proszę wysiąść z samochodu, odwiozę państwa na komendę, a on stawiał czynny opór. No i to jest właśnie dowcip o tym, jak trzech fizyków jechało jednym samochodem. W każdym razie tutaj ten kot, co on nam mówi? To znaczy mówi nam o tym, że możemy mieć, jeżeli mamy cząstkę kwantową, to możemy ją mieć w kombinacji stanów. Kiedyś się mówiło mieszanina stanów, w tej chwili się bardziej o tym mówi splątanie stanów, bo jest taka moda, żeby o wszystkim mówić splątane. Ale że jest, że możemy sobie, tak jak wyobrazimy sobie, możemy sobie wyobrazić, że komputery komunikują się za pomocą zer i jedynek, to proszę państwa, w tym języku, w tej logice możemy mieć stan, który zawiera w sobie i zero i jedynkę, ale nie jest żadnym z nich, jest czymś więcej. I ten fakt z kolei, czy ta koncepcja jest wykorzystywana w tworzeniu komputerów kwantowych. W związku z tym koncepcja ta jest może trochę bardziej abstrakcyjna, natomiast da się ją też przełożyć na proste relacje, co państwu za chwilę pokażę. Teraz jeśli chodzi o technologie kwantowe, to możemy je sobie, to jest koniec wykładu z fizyki, teraz już będzie technologia. Technologie kwantowe możemy sobie podzielić na takie cztery grupy. Pierwsza jest może najbardziej ulotna, dlatego że proszę państwa, moi koleżanki i moi koledzy fizycy siedzą w tej chwili w laboratoriach i badają różne efekty kwantowe. Na pytanie, do czego to jest potrzebne, odpowiadają, my nie wiemy, dlatego że dziś jeszcze nie znamy zastosowań tych technologii. Natomiast zazwyczaj jest tak, że takie technologie po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu latach okazuje się, do czego posłużą. To znaczy, że już znamy odpowiedź, ale jeszcze nie znamy pytania, tak? W związku z tym technologie rozwijane przez nauki podstawowe to są technologie, można powiedzieć, składowe, podkładowe, tak? One do niczego nie służą wprost, natomiast badanie tych efektów jest istotne, bo z nich później rodzą się wszystkie inne. Następnym dużym obszarem zastosowań są sensory kwantowe i to jest to, co państwu opowiadałem o możliwości detekcji własności pojedynczego atomu. Pojedynczy atom to jest niezwykle czułym obiektem badawczym, niezwykle czułym przyrządem, który bardzo dużo jest w stanie powiedzieć o swoim otoczeniu. Może powiedzieć w chemii jest taka wielkość jak stopień utlenienia, w związku z tym on jest czuły na stopień utlenienia pierwiastków znajdujących się dookoła, w związku z tym może nam powiedzieć, czy to jest taki czy inny związek chemiczny, to można na przykład wykorzystać do oceny stanu baterii, ogniwa paliwowego bez konieczności rozbierania go. Bardzo wiele może być zastosowań takich sensorów, ja jeszcze o tym opowiem. Następnym obszarem, bardzo ciekawym z perspektywy bezpieczeństwa informacji, jest kryptografia kwantowa, która polega na możliwości zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu informacji za pomocą technik kwantowych. No i oczywiście temat państwu dość dobrze znany z mediów popularnych, czyli komputery kwantowe. Urodził je Richard Feynman, który kiedyś powiedział, że
właściwie dobrze by było, żeby problemy kwantowe się same rozwiązywały. To znaczy, żeby stworzyć taki problem kwantowy, który rozwiąże inny problem kwantowy. No bo on już był zmęczony tyle w życiu obliczeń zrobił, że chętnie by kogoś do nich zaprzągł. Opowiem Państwu trochę dokładniej o tym, o co w tych technikach chodzi. Jeśli chodzi o komputer kwantowy, to żeby go zrozumieć, to najpierw trzeba się odwołać do komputera klasycznego i komputer klasyczny jest generalnie zbudowany z takich bramek logicznych. To znaczy, że w obwodach cyfrowych mamy do czynienia z zerem albo jedynką i za pomocą takich bramek możemy sobie te stany miksować w dowolny sposób. To jest na przykład bramka realizująca funkcję logiczną i ona działa, ona odpowie jedynką na wyjściu tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, kiedy obydwa wejścia będą miały stan 1. Czyli tu jest 1, 1, no to wtedy tu wyjdzie 1. We wszystkich pozostałych sytuacjach tutaj wyjdzie 0. W praktyce okazuje się, że wystarczy zbudować bramkę XOR i z niej można poskładać całą resztę. No i tutaj widzą Państwo diagramy tych operacji, które mogą wykonać takie bramki i generalnie procesory w naszych komputerach czy komórkach na takim najniższym poziomie są zbudowane z takich bramek logicznych, czyli ten procesor, który mamy w komputerze, gdyby go rozpisać na takie bramki, no to byłaby pewnie płachta rozmiarów tego pokoju, która pokazuje przejścia między takimi bramkami w takim dużym schemacie logicznym. I teraz czym się różni komputer kwantowy? Otóż komputer kwantowy opiera się na stanach, które daje się zapisać na tak zwanej sferze Blocha. I teraz sfera Blocha, ona ma swój stan odpowiadający stanowi 0, ma swój stan odpowiadający stanowi 1, ale poza nimi ma jeszcze nieskończenie wiele różnych stanów, które dają się sprowadzić do 0 i 1, ale poszerzają ich sens. I teraz sfera Blocha, no to jest, tłumacząc na najprostszy możliwy język, to jest długość i szerokość geograficzna, no bo to są dwa kąty, za pomocą których opisujemy sobie dowolne położenie na Ziemi. I teraz bramka logiczna w takim komputerze kwantowym polega na tym, że my względem określonej osi dokonujemy obrotu. To znaczy, jeżeli mamy stan początkowy, którym tutaj jest stan 0, no to w zależności od tego, którą bramkę zastosujemy, to ten stan nam się obróci o 90 stopni, a to o 180 stopni, a to znowu o 90, a to względem tej osi, a to względem tamtej osi. I generalnie taki schemat działania komputera kwantowego opiera się znowu na takiej sekwencji, to znaczy, że to są tak zwane qubity, no bo to już właściwie nie jest bit, to jest coś więcej, prawda? Dlatego, że widzą Państwo, że poza tym, że możemy w nim zapisać 0 albo 1, no to możemy jeszcze, mamy do dyspozycji nieskończenie wiele stanów, które tutaj mogą sobie chodzić po drodze. I w związku z tym tutaj mamy takie 4 qubity, ustawiamy je sobie w stanie 0, czyli w stanie takim, do każdego z nich aplikujemy bramkę, aplikujemy bramkę H i tutaj mamy wynik tej aplikacji. Później te dwa w określony sposób sprzęgamy, tutaj zastosujemy jeszcze jakąś bramkę i tak dalej, i tak dalej. I tu się snuje cały taki algorytm, który na koniec dnia nie jest tylko czystą zabawą, tylko on coś robi. Co on robi? Na koniec, proszę Państwa, mamy ostatnim elementem takiej zabawy, takiego schematu logicznego jest pomiar i ten pomiar sprowadza się do tego, że na końcu jest albo 0, albo 1. Natomiast te możliwości, które daje rozszerzenie tej przestrzeni z 0 i 1 na taką sferę Blocha, okazuje się, że są bardzo duże i w nich właśnie tkwi cała przewaga komputera, potencjalna komputera kwantowego nad komputerami klasycznymi. I generalnie zostało zaproponowanych kilka algorytmów, kilka
w sumie jest ich kilkanaście, może kilkadziesiąt, które pozwalają na bardzo ciekawe, operacje, na przykład na badanie parzystości. Okazało się, że badanie parzystości, badanie okresu to są zagadnienia, które potrafią bardzo mocno namieszać w kryptologii. I okazuje się, że dotychczas stosowana kryptologia, czyli ta zielona kółeczka, którą Państwo oglądają, wchodząc na stronę banku w przeglądarce, że ona zależy od matematyki, a ta matematyka, jeżeli się pójdzie na skróty za pomocą komputera kwantowego, to okazuje się niezwykle chuda. Nie wiem, czy Państwo pamiętają przygody polskich kryptologów tuż przed wojną, kiedy zajmowali się łamaniem Enigmy. I tam łamanie Enigmy polegało generalnie na tym, że Niemcy przeliczyli sobie, ile wynosi przestrzeń wszystkich możliwych ustawień Enigmy. I wyszła im astronomiczna liczba. I w związku z tym oni doszli do wniosku, że no z tak astronomicznej liczby to niemożliwe jest, żeby odgadnąć, jakie jest prawidłowe rozwiązanie. Natomiast to, co zrobili nasi, to oni zredukowali tę przestrzeń do takich rozmiarów, które już były traktowalne. To znaczy, że sprowadzili ją do takich rozmiarów, że już za pomocą kilku prostych zabawek matematycznych byli w stanie odtworzyć klucze i byli w stanie rozszyfrowywać same komunikaty. W związku z tym zasadniczo to, co tutaj oferuje komputer kwantowy, to on oferuje dokładnie to samo, to znaczy on oferuje redukcję mocy obliczeniowej potrzebnej do złamania klucza. Tak? No i to jest, i oczywiście w tej chwili główny nacisk technologiczny jest na to, w jaki sposób wytworzyć komputer kwantowy, który będzie miał jak największą liczbę kubitów, dlatego że problem polega na tym, że te kubity powinny być fizycznie oddzielone od siebie i fizycznie oddzielone od otoczenia. I obydwa te warunki są bardzo trudne do spełnienia, dlatego że mówimy o własnościach pojedynczego atomu. Dlatego że żeby to się udało, no to jest kilka realizacji technicznych, ale jedną z nich jest taki pojedynczy atom i jego własności. No i to jest problem technologiczny, który jest w tej chwili rozwiązywany. I teraz, jak Państwo popatrzycie na schematy takich bramek logicznych wykorzystywanych w komputerze kwantowym, to zobaczycie Państwo, że one stanowią w pewnym sensie rozszerzenie bramek logicznych ze zwykłego komputera na inną logikę. Widać, że to jest trochę bardziej złożona notacja. W związku z tym trzeba się bardziej zagłębić w matematykę, żeby ją zrozumieć. Natomiast zasadniczo to są rozważania na poziomie studenta uczelni technicznej pierwszego roku albo studenta matematyki. W związku z tym to nie jest tak, żeby to była wiedza tajemna dostępna dla 1% specjalistów na całym świecie. Generalnie ta matematyka, proszę mi uwierzyć, jest relatywnie prosta. I bardzo możliwe jest, że za dekadę będziemy studentów na pierwszym roku uczyć tego języka po to, żeby byli w stanie samodzielnie konstruować algorytmy kwantowe. Kolejnym obszarem jest, jak powiedziałem, kryptografia kwantowa. I kryptografia kwantowa jest oparta, ona ma dwa takie zasadnicze rodzaje. Jeden z nich jest oparty na splątaniu i o nim powiem za chwilę. Natomiast teraz opowiem o takim schemacie, który się historycznie pojawił jako pierwszy. I on jest oparty o takiej własności, która nazywa się polaryzacja światła. Polaryzacja światła to jest, nie wiem, czy ktoś z Państwa robi zdjęcia i pan kojarzy, co to jest filtr polaryzacyjny. W jaki sposób można na przykład sfotografować Angelę Merkel, która odjeżdża samochodem po skończonych negocjacjach i to widać, że ona tak siedzi. No to ten trik polega na tym, że
nakładamy na obiektyw taką dodatkową szklaną płytkę, która ma taką własność, że przepuszcza tylko promienie mające część elektryczną działającą w takiej płaszczyźnie, a nie w takiej. Jeżeli to jest światło jako fala elektromagnetyczna, nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły, w każdym razie możemy mieć tych fal dwa rodzaje i teraz możemy sobie technicznie wybrać kierunek, w którym będziemy sobie takie światło polaryzować. Możemy tę polaryzację nadać, możemy również ją odczytać. Czyli jeżeli ja mam źródło światła, które nie jest spolaryzowane, to mogę użyć takiego polaryzatora i wtedy światło będzie spolaryzowane. Tak? I te polaryzacje mogę sobie wybrać dwie prostopadłe w taki sposób, mogę sobie wybrać dwie prostopadłe w taki sposób. I teraz ta para polaryzacji i ta para polaryzacji tworzą tak zwaną bazę. I teraz mamy dwie strony, Alicję i Boba. Oni chcą między sobą przekazać klucz, który będzie znany tylko im. I teraz na czym polegają działania podejmowane przez każde z nich? Otóż to, co Alicja ma do dyspozycji, to ma generator liczb losowych, który jej generuje zera i jedynki w losowej kolejności. Ma dwie pary polaryzatorów, którymi może nadać polaryzację albo w takiej bazie, albo w takiej bazie, czyli pionowy, poziomy albo skośny-skośny. Natomiast to, co Bob ma do dyspozycji, to ma do dyspozycji dwa analizatory, za pomocą których może odczytać, że jeżeli polaryzacja została nadana w tej bazie, no to jeżeli Bob użył tego analizatora, to będzie wiedział, czy to jest jedynka, czy zero. Jeżeli polaryzacja była nadana w tej bazie, to Bob, jeżeli użył tego polaryzatora, no to dowie się, czy to było skośne w tą, czy skośne w tą. Dowcip się zaczyna wtedy, kiedy Bob użyje złego polaryzatora, dlatego że okazuje się, że jeżeli Alicja użyła któregoś z tych polaryzatorów do nadania polaryzacji, a Bob spróbował je odczytać za pomocą tego analizatora, to jego informacja jest kompletnie losowa. To znaczy, że on kompletnie nie ma informacji o tym, czy to było oryginalnie zero czy jedynka. Czyli on traci wiedzę o tym, co Alicja nadała. Więc żeby skutecznie przeprowadzić ten proces, to Alicja musi nadać dokładnie w tej bazie polaryzację, w której Bob je odczyta. I teraz na czym jest oparty ten schemat? Mianowicie Bob nie wie z góry, której bazy użyje Alicja. W związku z tym on losuje sobie, za pomocą której bazy odczyta taki nadchodzący foton. No i oczywiście trafi albo nie. I w związku z tym Alicja wybiera sobie, najpierw sobie losuje bazę, później losuje sobie bit, który jest zerem albo jedynką. W związku z tym widzą Państwo, że ona po kolei wkłada tutaj zera i jedynki, które są zakodowane w różnych bazach. Natomiast tutaj jest stan analizatora, którego użył Bob. I teraz taki przelatujący foton jest bezpieczny o tyle, że jest taki dowód twierdzenia o nieklonowaniu stworzony przez Wojciecha Żurka, naszego rodaka, absolwenta Akademii Górniczo-Hutniczej już w Stanach Zjednoczonych. To jest tak zwane twierdzenie o nieklonowaniu, to znaczy, że nie możemy stworzyć identycznej kopii takiego fotonu. Możemy mieć jeden, jeżeli go zmierzymy, to zniszczymy jego stan. Jeżeli zniszczymy jego stan, to jest to możliwe do wykrycia. W związku z tym, jeżeli tutaj po drodze ktoś będzie próbował przejąć tę transmisję, to my się o tym dowiemy. W związku z tym ten kanał jest od strony technicznej bezpieczny. I teraz przeleciały sobie takie fotony, Bob sobie je zmierzył, coś dostał, jakieś zera i jedynki i on tak naprawdę nie wie, które z nich mają sens, a które nie mają, dlatego że do tego, żeby wiedzieć, które z nich mają sens, a które nie, to on się musi dowiedzieć od Alicji, których baz ona użyła przy każdym fotonie po kolei. I w związku z tym okazuje się, że z tego ciągu, no to właściwie sensowny jest tylko ten i ten. I dopiero te tworzą klucz.
Tak naprawdę jeszcze tam jest parę procesów po drodze, na przykład część tych bitów jest zużywana do tego, żeby sprawdzić, czy nikt tej transmisji nie podsłuchał. Jeżeli podsłuchał, to własności statystyczne takiego ciągu fotonów się zmienią, liczba błędów wzrośnie i wtedy wiemy, że ktoś tym ciągiem manipuluje. W związku z tym na koniec dnia mamy wymieniony między stronami taki klucz, którego one mogą użyć do tego, żeby się ze sobą komunikować. Oczywiście, proszę Państwa, to, że no to w ulotkach reklamowych szyfratorów kwantowych jest taka dumna informacja, że to jest bezwarunkowo bezpieczne, ponieważ ta transmisja jest gwarantowana prawami fizyki. No i oczywiście w ulotkach reklamowych jest tak napisane, ale przyszedł taki złośliwy Rosjanin Makarow się nazywał i on pokazał, że takie szyfratory można na różne sposoby ogłupić. I w związku z tym, że urządzenie techniczne, które ma realizować ten schemat, ma swoje podatności i jeżeli się wie, jak je wykorzystać, to można w dowolną stronę to urządzenie zmanipulować. I to było dużym szokiem, jak się to po raz pierwszy okazało. Jedna firma w Stanach zbankrutowała z tego powodu, że on to ujawnił, czy wycofała się z rynku po prostu. No i od tamtej pory jest to samo, co w zwykłej kryptografii, czyli taki wyścig zbrojeń, prawda? To znaczy, że jedni wymyślają coraz bezpieczniejsze szyfratory, drudzy wymyślają coraz bezpieczniejsze metody przeciwdziałania takim atakom. Powiem Państwu z praktyki, bo kiedyś się w telekomunikacji bawiliśmy takimi szyfratorami, że no technologia jest, jak to się mówi, wschodząca, ona ma swoje problemy, w związku z tym wystarczy podejść do takiego szyfratora i tak zrobić. I wtedy okazuje się, że jedynka się zmienia na zero albo zero na jedynkę, ale w każdym razie coś jest nie tak. W związku z tym, jeśli chodzi o rozwój technologii, to technologia szyfratorów jeszcze trochę jakby wymaga dopracowania, żeby była odporna na operatorki w szpilkach na przykład, bo w tej chwili jeszcze nie jest. I no to teraz taką tajemnicę alkowy Państwu zdradziłem, bo to nie jest taka wiedza, którą by to środowisko bardzo szeroko się chwaliło, że takie problemy istnieją. No więc bardzo dużo jest takich schematów, które służą do bezpiecznej wymiany kluczy, a jeden z nich jest oparty o pomysły naszego innego rodaka Artura Eckerta i tutaj jesteśmy już trochę bliżej tej niezależności, na którą nam zostało 7 minut. Artur Eckert, proszę Państwa, zaproponował taki schemat, no to weźmy w takim razie źródło splątanych cząstek i jedną cząstkę poślemy do jednego, drugą do drugiego. Znaczy to nie był oryginalnie jego pomysł, ale on go rozwinął w taki schemat kryptograficzny i proszę Państwa, to jest ideał, bo to jest cząstka, która sam jak leci, to sama nie wie, czy jest czerwona, czy niebieska. Dopiero jak ktoś ją zmierzy i okaże się, że jest niebieska, a no to wtedy ta druga się dopiero zrobi czerwona. W związku z tym, że my mamy bardzo ciekawy byt fizyczny, cząstkę o nieustalonym stanie. Ten stan będzie ustalony dopiero w chwili pomiaru. I oczywiście Chińczycy, to był 10 lat temu, gdzieś się zrobił taki run, że służby pewnego dużego kraju rozjechały się po świecie z zapytaniem, słuchajcie, wy tam umiecie w te kwanty u was, w tym waszym bantustanie? No to okazało się, że w czym był problem? Chińczycy wypuścili takiego satelitę o rozmiarach fortepianu, zapakowanego w elektroniką po dach. Notabene elektronikę im pomogli stawiać Austriacy, żeby taką logikę tutaj zachować i pokazali wymianę kluczy na tym schemacie na odległość 1100 kilometrów. I to jest, proszę Państwa, taki klucz kryptograficzny, który nigdy w życiu nie był na Ziemi, w związku z tym nie, tutaj sobie poleciał w jednym chińskim mieście, tu w drugim, rozejrzał się, mówi, fajna ta wasza Ziemia, nie? No więc jakie są możliwości przechwycenia takiego fotonu i takiego klucza?
zwłaszcza przez służby zerowe. W związku z tym oni się bardzo zdenerwowali, że jest wuj sam się zdenerwował, że jest coś takiego, czego nie jest w stanie teraz podsłuchiwać i teraz zrobił się nerwowy. Co ciekawe, wcześniej nie był nerwowy. No ale to już nie będę komentował, że tak powiem, tego faktu, to już Państwo sami wyciągajcie wnioski. W każdym razie te technologie oczywiście one mają czasem swoje malownicze, problemy, natomiast generalnie nabierają dojrzałości i w związku z tym za dekadę będzie to realny czynnik technologiczny. I teraz, jeśli chodzi o na przykład zastosowania sensorów kwantowych, to bardzo ciekawie to ujął nasz kolega z Czech, Michał Krelina. Proszę Państwa, jeśli chodzi o współczesne pole walki, ewidentnie mamy bardzo dużo zastosowań. Bardzo ciekawe było takie spotkanie z koleżankami i kolegami z Ukrainy, a z drugiej strony metrolodzy kwantowi z całej Europy i ci Ukraińcy mówią, słuchajcie, bo mamy taki problem, że mamy takie lasy i w nich są takie miny. I jakbyście mieli takie czujniki, to można wsadzić na drona i wykrywać te miny, to my poprosimy 200, a jak zadziałają, to 1200. Ale ci metrolodzy mówią, ale to trzeba przetestować, przecież to musi mieć własności metrologiczne, przecież to jako wzorzec metrologiczny, zanim to się wypuści, to musi być przebadane w laboratorium. No to ci Ukraińcy mówią tak, przepraszam, myśmy się chyba nie zrozumieli, to może my powtórzymy jeszcze raz. My mamy takie lasy i w tych lasach są takie miny, jeżeli macie takie czujniki, to my wam przetestujemy. Jak one działają, to my zamówimy dużą ilość. Więc jak widzicie Państwo, no to jest i radar kwantowy, czyli to są ultraczułe sygnały radiowe, mamy wykrywanie związków chemicznych na odległość, dzięki zresztą tej spektroskopii, o której powiedziałem. Mamy komunikację, która jest kwantowo chroniona. Mamy wreszcie komputer kwantowy, który służy nie tylko do tego, żeby rozwiązywać problemy kwantowe, ale na przykład służy do optymalizacji na przykład łańcucha dostaw. Jeżeli mają Państwo taki front, jak w tej chwili front ukraiński, to proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób wyglądają łańcuchy dostaw na tym froncie. Jaka to jest złożoność, skala problemu i do jakiego stopnia muszą być podkręcone algorytmy, które mają sterować dostawami na tym froncie i wszystkimi relacjami między tymi dostawami. Więc tutaj jest, za pomocą grawimetrów kwantowych, grawimetr kwantowy jest w stanie wykryć pustkę pod chodnikiem o objętości 1 metra sześciennego w tej chwili. W związku z tym wszystkie obiekty techniczne, które mają objętość taką albo większą i składają się z betonu, a w nim jest trochę powietrza, no to w tym momencie stanowią niejednorodności z perspektywy takiego czujnika, to on się, proszę Państwa, tylko obliża, jeżeli chodzi o możliwości detekcyjne. W związku z tym widzą Państwo, że tego się nagle zrobiło bardzo dużo i to jest bardzo realne. Teraz, czy trzeba mieć własną technologię? Jeżeli spytają Państwo Palestyńczyków, czy warto mieć na przykład własną technologię rozwoju pagerów, to oni odpowiedzą, no, że tak, bo jeżeli się samemu produkuje pagery, to jest lepiej, bo wtedy wiadomo, jak one się zachowają i co mają w środku. I w związku z tym to, że technologia, że własność technologii jest istotna i umiejętność rozumienia tej technologii i umiejętność wykrycia jej zastosowań i umiejętność wykrycia jej podatności i wykrycia również furtek, które ktoś umieścił, zwłaszcza w urządzeniach bezpieczeństwa informacji, jest szalenie istotna, żeby przynajmniej mieć specjalistę, który przebada takie urządzenie i powie, czy ono jest rzeczywiście bezpieczne, czy tylko tak twierdzi. Tutaj macie Państwo człowieka, który ma w tej chwili duży problem. To jest szef, to jest prawdziwe zdjęcie, jest szef jednej z polskich spółek, dostał duży grant unijny na stworzenie zintegrowanych układów optoelektronicznych, czyli taki chip,
jak elektroniczny, ale działający na światło. Mamy nadzieję, że państwo polskie go wesprze i ta fabryka powstanie, ponieważ jeżeli nie, to będzie musiało oddać paręset milionów euro, a to by była szkoda, bo 10 lat chodził za tym, żeby je zdobyć. No ale jeżeli mu się uda, to państwo usłyszycie i o nim, i o jego firmie z nagłówków, a jeżeli mu się nie uda, to też usłyszycie państwo o nim i o jego firmie z nagłówków. Co teraz? Co możemy robić? Oczywiście do tego, żeby, proszę państwa, nie ma wątpliwości co do tego, że kto ma technologię, ten ma władzę. Jest znakomita książka Wojna o chipy, pokazująca taki geopolityczny wymiar technologii produkcji procesorów. W samochodzie współczesnym jest 1000 chipów, w rakiecie jest 100. Jeżeli tych chipów fabryka nie dostanie, to rakiety nie będzie. W związku z tym wszyscy, którzy mają ochotę z układów scalonych różnej maści korzystać, muszą przejść przez wąskie gardło, jakim są producenci. A wszyscy producenci muszą przejść przez jeszcze węższe gardło, którym jest pewna holenderska firma, która wytwarza precyzyjne urządzenia do litografii rentgenowskiej. Jeżeli ktokolwiek chce sobie zintegrować logikę, żeby jeszcze więcej logiki zmieścić w jednym chipie, no to musi pojechać do Holandii i wtedy taką maszynę kupi albo nie kupi. W zależności od tego, czy oni mu ją sprzedadzą, czy nie sprzedadzą. W związku z tym jest parę takich bramek, które pokazują, że zdecydowanie znajomość technologii, umiejętność wytworzenia rzeczy, dobra znajomość podstaw takich dziedzin jak fizyka kwantowa, to są wartości, które mają i swój wymiar militarny, i swój wymiar geopolityczny, i są składnikiem niezależności. Chciałbym tu państwu przypomnieć, w 1939 roku w Pyrach miało miejsce takie wiekopomne spotkanie, w którym polscy kryptolodzy przekazali swoim francuskim i angielskim kolegom, co wiedzą na temat Enigmy, i to spotkanie zmieniło losy II wojny światowej. W związku z tym oczywiście mamy ambiwalentny stosunek do tego właściwie, czy my tą wojnę wygraliśmy, czy przegraliśmy, to jest trudno powiedzieć. Natomiast faktem jest, że bez tego spotkania ono by się w taki sposób nie potoczyło. Teraz co można robić? Przede wszystkim starałem się państwu te kwanty odczarować. Mam nadzieję, że to się udało. To znaczy, że na poziomie koncepcyjnym niektóre z tych koncepcji są bardzo proste, niektóre trochę bardziej złożone. Natomiast zasadniczo nie jest to magia, jest to logika. Warto znać potencjał, wiedzieć, do czego są zdolne takie układy i dlaczego istotne jest to, żeby je rozwijać, żeby rozwijać wiedzę ludzi, którzy będą rozumieli tego typu systemy, będą wiedzieli, jak je zbudować, jak je rozebrać, jak je diagnozować, jak je analizować, również pod kątem bezpieczeństwa. Wspierać nauki podstawowe, no to jest, proszę państwa, dogmat. Ja nie chcę przez to powiedzieć, zwłaszcza w tym gronie, że wspieranie kultury polskiej nie jest ważne, ponieważ do tego, żebyśmy się obronili, to przede wszystkim musimy chcieć się obronić, a żeby chcieć się obronić i czuć sens tego, to musimy mieć jakąś tożsamość kulturową, nie jakąś, tylko jedną konkretną. W związku z tym tutaj proszę mi wybaczyć, że w tym momencie zabrzmiałem jak inżynier. I teraz kumulować technologię to jest bardzo ciekawe. Rząd Holandii ostatnio zorientował się, że jak rozwija technologię tworzenia nowych leków, to one później razem ze spółkami tworzącymi te leki są sprzedawane do Big Pharmy. I w związku z tym, że pieniądze z kieszeni holenderskiego podatnika płyną bezpośrednio do koncernów farmaceutycznych i one są ich beneficjentami. Więc Holendrzy zorientowali się, że taki przepływ występuje i zastanawiają się, co z nim zrobić.
Więc jak dojdą do tego, co z nim zrobić, to może ogłoszą, będziemy wiedzieli, jak to robić, żeby kumulować technologię. Na pewno są, na przykład w bioinżynierii bardzo nam brakuje polskiego Philipsa. Wiemy od kolegów z Holandii, jak się pracuje z holenderskim Philipsem i jak wyglądają tam rozmowy o nowych rozwiązaniach dla technologii medycznych. No i na pewno jest bardzo ważne, żeby tworzyć dobry klimat do rozwoju technologii. Na przykład programy celowane to była jedna z nie najgorszych spuścizn PRL-u, mianowicie programy celowane, to znaczy takie, w których to państwo definiowało cele, które ma zrealizować dany program. Chcę tu jeszcze stąd przytoczyć taki fakt. Proszę Państwa, Japonia przez 20 lat inwestowała w przemysł półprzewodnikowy, który nie zwracał, nie przychodził z niego żaden zwrot pieniędzy. Dopiero po 20 latach okazało się oczywiście wtedy, że Japonia jest jedynym krajem, który jest w stanie zachwiać amerykańskim monopolem na wytwarzanie układów scalonych. I wtedy się zrobiło naprawdę ciekawie. W każdym razie ta polityka musi być długofalowa i ona niestety kosztuje. To są zbudowanie fabryki półprzewodników, to są koszty rzędu setek miliardów dolarów. Tworzyć warunki to można zrobić w każdej skali. Tutaj tyle pieniędzy, ile państwo nam dacie, tyle my wydamy. Niezależnie od tego, czy to będzie tyle, co obecny budżet NCN-u, czy trochę więcej, w każdym razie przyniesiemy wyniki, które będą proporcjonalne do tego, co zostanie włożone. No i oczywiście jest zawsze budżetowy problem krótkiej kołdry, natomiast inwestycje w nauki ścisłe i techniczne mają mnożnik, mają jakąś obietnicę zwrotu w skończonym czasie, no i oczywiście siła takiej gospodarki, czy siła myśli technicznej wtedy rośnie i potencjał takiego państwa również rośnie. To przepraszam za takie truizmy na koniec, ale doświadczenie pokazuje, że nie dla wszystkich jest to oczywiste. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy panu profesorowi i czy może mają państwo jakieś pytania? Już podchodzę. Dzień dobry, jestem polonistką, w związku z tym mogę zadawać pytania bardzo podstawowe. Chciałam zapytać, ile komputerów kwantowych posiadamy? Jeżeli jakaś uczelnia, to która? Bardzo dziękuję. Tak, jeden w Poznaniu, natomiast o drugim oficjalnie nic nie wiem, bo jest rozwijane w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku z tym nie potrafię powiedzieć na to pytanie. Natomiast to jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że środowisko fizyków w Polsce w pewnym momencie zaniepokoiło się, że nasze ambicje idą dalej niż tylko kupienie gotowego komputera i nauczenie się, jak go użytkować. I w związku z tym, że do tego, żeby rzeczywiście rozumieć te technologie, chcielibyśmy zbudować własny, nawet jeżeli on będzie prosty, nawet jeżeli będzie prymitywny, nawet jeżeli będzie jakby wtórny w stosunku do tego, co się dzieje dookoła, to i tak praca nad nim, posiadanie go, rozwijanie tych technologii daje nam dużo większą wiedzę niż to, co jesteśmy w stanie wyczytać z manuala. W związku z tym, nawet jeżeli te próby, które są podejmowane lokalnie, mogą się wydawać proste i niekoniecznie uzasadnione, bo jest to komputer na 3 kubitach, tak, no to one i tak mają swój sens technologiczny, dlatego że popychają nas do przodu. Natomiast
Jest jeszcze jedno rozróżnienie. Są tak zwane komputery uniwersalne i nieuniwersalne. W związku z tym są tak zwane wyżarzacze. To ich, z tego co wiem, jest kilka w Polsce. Natomiast jeszcze jedna rzecz istotna jest taka, że w tej chwili IBM swoje komputery kwantowe udostępnia za darmo do testów. W związku z tym i można to zrobić całkowicie zdalnie. To czy jest po prostu strona internetowa, na którą się wchodzi, projektuje się swój eksperyment, wciska się guzik i w tym momencie na komputerze IBM-a, który jest na drugim końcu świata, jeżeli akurat ma wolną kolejkę na eksperymenty, no to on ten eksperyment wykonuje i wyniki są przesyłane zdalnie do Polski. W związku z tym to, no i jest to po prostu firma, tak, z tym, że ona na tym etapie jeszcze nie czerpie z tego bezpośredniej korzyści, prawda, a jest to dostępne dla wszystkich. Także odpowiedź, jak pani widzi, jest złożona. Dostęp do komputerów kwantowych w Polsce jest w tej chwili szeroki. A ja bym chciał zapytać, czy pan profesor może spróbować określić przestrzeń, miejsce, gdzie moglibyśmy z szansami policzalnymi pozytywnie uczestniczyć w tym, w końcu przecież międzynarodowym wyścigu technologicznym. Znaczy jest tak, że w tych zwykłych, jeszcze przedkwantowych historiach, no wiadomo, że jest kilka bramek, jak pan profesor mówił, które ograniczają możliwości konkurencji, gdzie pewna firma albo kraj uzyskał monopol. I czasem to wcale nie są te miejsca, które są najbardziej kapitałochłonne. Bywa na przykład projektowanie układów scalonych, no w dalszym ciągu jest zdominowane przez firmy czy agencje w Stanach Zjednoczonych. Natomiast już produkcja nie, ale ta produkcja nie ruszy i nie będzie produkować nowoczesnych układów bez tych projektów. Jednym słowem, na tym poziomie no, następnym, gdzie jest to miejsce ewentualnie, gdzie moglibyśmy walczyć? To znaczy, ja powiem tak, że tutaj nie widzę jednego miejsca, widzę raczej dużą powierzchnię, dlatego że tutaj obszar jest bardzo szeroki. Po pierwsze, idąc od końca, takiej użyteczności, im lepiej rozumiemy te technologie i ich możliwości, tym lepiej jesteśmy w stanie zaprojektować sposób ich użycia. Czyli do czego możemy ich użyć, tak? Czyli jeżeli ja rozumiem własności technologii, którą się posługuję, to będę wiedział, czy ja ją mogę użyć do realizacji takich potrzeb, czy takich potrzeb, czy takich potrzeb. Czujnik jest uniwersalny. To, czego użyjemy na polu walki, czego użyjemy w reaktorze chemicznym, to jest dalej ten sam czujnik, tak? W związku z tym tutaj bym powiedział, jest efekt mnożnikowy i taki również efekt synergii z innymi naukami, czyli na przykład, tak jak w tym wypadku, z bezpieczeństwem narodowym, ale również z technologią chemiczną, z biochemią. W związku z tym tutaj tych relacji można zbudować bardzo dużo. I akurat moim zdaniem niedocenionym obszarem są czujniki i głośno o tym mówię we wszystkich gremiach, w których mówię. To znaczy, że tam, że najwięcej reflektorów jest na komputer kwantowy, ewentualnie na kryptografię kwantową, natomiast jeśli chodzi o czujniki, to one mają zaletę taką, że dają mnożnik, dają po prostu, mogą wygenerować gigantyczny wzrost, bo mogą wygenerować nową fizykę, mogą wygenerować nową chemię, mogą wygenerować nowy poziom bezpieczeństwa informacji, czyli my będziemy w stanie odczytywać słabsze sygnały, nie potrzebujemy dotychczasowych anten, mamy dużo, dużo wyższą czułość naszych urządzeń, w związku z tym mamy dużo lepsze możliwości detekcji tego, co się wokół nas dzieje. Moim zdaniem, jeżeli bym tutaj stawiał na coś, to na czujniki. Natomiast w Polsce rozwija się szeroko
technologie kwantowe i materiały, w których można takie efekty tworzyć i obserwuje się same efekty, proponuje się nowe. Nasi fizycy i doświadczalni i teoretycy są mimo skąpych funduszy w światowej szpicy, jeśli chodzi o poziom badań. Absolutnie tutaj i dokładnie nad tym się zastanawiamy, gdzie zrobić z tego użytek. Więc to pytanie, które pan minister zadał, wisi cały czas i pracujemy nad tym. Tak jest i to bardzo dziękuję, to jest bardzo dobre pytanie. Tak, ponieważ takiego fizycznego kubitu nie da się całkowicie odizolować od otoczenia i w związku z tym algorytmika takich komputerów kwantowych w tej chwili idzie w taką stronę, żeby uwzględnić fakt, że one nie są doskonałe. I tutaj sytuacja się zmienia bardzo dynamicznie. Dokładnie wczoraj taki Irlandczyk zajmujący się w Singapurze komputerami kwantowymi, algorytmiką komputerów kwantowych, napisał takiego entuzjastycznego maila, że pojawiły się chyba 3 różne prace pokazujące właśnie dynamiczny rozwój, jeśli chodzi o sposób postępowania z szumiącymi kubitami, o technologię takich szumiących kubitów. W związku z tym zapytałem, no ale to co to znaczy? No to znaczy, że czy co to znaczy dla perspektywy wprowadzenia komputera kwantowego? No to on odpowiedział, no to znaczy, że jesteśmy już dużo dalej niż miesiąc temu. No więc... Panie profesorze, właśnie pani mi odebrała broń. Ja myślałem, że jest teraz czas na zadanie pytania przez dyletanta. No ale spróbuję. Chodziło mi o to, że ja tyle zrozumiałem z tego wykładu, mam ograniczenie, że kwantowe komputery może będą mniej uśredniały albo wskażą dwa, trzy scenariusze ze wskazaniem właściwego. Dlaczego o tym mówię? Zaraz powiem, wytłumaczę się. Znam takiego człowieka, który zajmuje się projektowaniem w budownictwie w trudnych warunkach. No właśnie na przykład wysokich stanów wód, coś w rodzaju tereny powodziowe. I on do projekcji jakby w założeniach używał tego komputera, no miał jak na swojej możliwości jak najlepsze, jaki mógł sprowadzić, ale twierdził, że komputer zanadto uśrednia, że on musi później pracować. Nad tym on pracował, bo zresztą on jest człowiek, który pochodzi ze Lwowa, spokrewniony jest z Banachem, więc matematyka nie jest dla niego problemem. Ale ja myślę, że no kwanty może idą trochę dalej. To znaczy, ja powiem tak, trochę się śmieję w tej sprawie, dlatego że my do XIX wieku... Ale nie, pytanie jest bardzo dobre, bo dlatego, że my do XIX wieku zajmowaliśmy się zwinięciem matematyki do takiego poziomu, żebyśmy byli w stanie rozwiązać ją za pomocą ołówka. I teraz możliwości współczesnych komputerów rozwinęły się tak, że no teraz one potrafią nam bardzo mocno rozszerzyć zakres możliwości, tak, przeszukiwać dużo większe zbiory, ale ta matematyka, która po drodze została, powstała, to ona została skamieniała i ona jest teraz wiedzą uświęconą tradycją i jej nie ruszyliśmy. W związku z tym mamy tak, dużo bardziej złożony świat,
dużo bardziej złożone możliwości przetwarzania wyników, ale same równania dalej są z XIX wieku i gdybyśmy chcieli, to możemy dalej je rozwiązywać za pomocą ołówka. W związku z tym, że tutaj logika matematyki niestety się trochę załamała i w związku z tym czekamy na taki przełom, żeby matematycy zrozumieli fakt, że już nie potrzebują ołówka do rozwiązywania równań. Natomiast jeśli chodzi o kwestię uśredniania albo nieuśredniania, otóż własnością, która jest i wykorzystywana w tej chwili przez tą tak zwaną sztuczną inteligencję i jest również dostępna dla komputera kwantowego, więc tam bardzo często się skleja te pojęcia, to jest możliwość wyszukiwania w ogromnym zbiorze danych. Na przykład, proszę Państwa, jakbyśmy sobie zadali pytanie, kto na Ziemi ma najwięcej włosów, prawda? To znaczy, że w tym momencie musimy przeszukać zbiór ludzi i u człowieka przeszukać zbiór włosów i jak te dwa zbiory ze sobą skrzyżujemy, no to dopiero będziemy mieli odpowiedź. I teraz współczesne technologie umożliwiają nam dużo bardziej precyzyjne wyszukanie. Komputery kwantowe w tym również mają swój udział. I teraz to precyzyjne wyszukanie oznacza, że jeżeli ja mam 1 500 000 parametrów opisujących pod względem technicznym łopatkę turbiny do wysokich ciśnień, tak, generującej na przykład prąd, to ja jestem w stanie dużo lepszej jakości uzyskać rozwiązanie techniczne. Dzięki temu, że przeszukałem ogromną przestrzeń parametrów i znalazłem taką łopatkę, która ma najmniejszą funkcję kosztu, czyli na przykład najmniejszy opór hydrodynamiczny stawia. Tak? W związku z tym, że tu od strony technicznej jesteśmy dzięki temu dużo dalej, dużo lepsi. I też jest tu zdecydowanie rola algorytmów na komputery kwantowe. Także gdzieś w okolicy tego uśredniania jesteśmy. Zamiast rozwiązania przybliżonego mamy rozwiązanie precyzyjne i potrafimy powiedzieć, które jest lepsze od tego drugiego i dlaczego. Powiem, że jest błędny. Nie. Panie profesorze, tchnął pan troszkę we mnie optymizmu. Cieszę się. Mówiąc, że dekady brakuje do tego, żeby technologia została opanowana, znaczy żeby ruszyła produkcja i szerokie użytkowanie technologii kwantowych. Będę starał się doczekać tej dziesiątki lat, ale ja czekam już na to kilka dekad. I nie doczekałem się jeszcze, więc czy mi się uda, nie wiem. Proszę mnie pocieszyć w tej materii. Absolutnie pocieszam. Laboratorium niestety jest zamknięte o tej porze, ale eksperyment związany z detekcją ultraczułych fal radiowych o określonej długości widziałem na własne oczy. On działa. Potrzeba inżynierów do tego, żeby go zapakować w skrzyneczkę i jak zapakujemy go w skrzyneczkę, wyślemy go na front i tam na pewno się przyda. Może mi się uda to zobaczyć. Absolutnie. Ale na front żaden nie pójdzie. Nie, ale naprawdę jest to... Natomiast mam, panie profesorze, takim troszkę chaosem chętnie zrobił. Mianowicie mnie się wydaje, że używamy w tej i tutaj też chyba nie najlepszej nomenklatury. Moim zdaniem komputerów kwantowych nie ma. Komputer to było takie coś i jest nadal takie coś, że ma procesor, tak jak pan profesor mówił, ma pamięć i w tej pamięci znajdują się dane i algorytmy, czyli programy zapisane i on tam jakoś tam działa, bo każdy z nas już to ma na stole. A pan profesor pokazał tutaj coś, co miałoby pokazywać 4-kubitowy komputer, ale to nie jest komputer. To jest układ, który rozwiązuje jakiś jeden problem. I IBM tutaj nam umożliwia to, co pan profesor mówił, za darmo badanie, żeby znaleźć algorytmy, a my ich do tej pory nie znaleźliśmy jeszcze prawie żadnych, oprócz Shora tam i kilku innych. Przepraszam, że dobrze, to tak dobrze. Mówię.
Absolutnie proszę. Nie wiem, czy to nie przeszkadza nam w ogóle w rozwoju tego. To czy nie jest, to znaczy to świetne pytanie. Oczywiście teraz mam tak wbitą tutaj szpilkę i się tak będę wił jak motylek, prawda, w Muzeum Entomologicznym. Ale proszę zauważyć, że pojęcie komputera się bardzo mocno rozszerzyło. Na przykład, bo to, o czym pan wspomniał, to jest, że mamy procesor i oddzielnie pamięć, to jest tak zwana architektura von Neumanna. Natomiast w tej chwili na przykład ogromną karierę robią tak zwane procesory neuromorficzne, które przechowują informacje w tym miejscu, w którym ona jest później przetwarzana. Czyli nie mamy oddzielnie pamięci, oddzielnie procesora, tylko mamy procesor, który jednocześnie jest pamięcią i dokładnie tak działa neuron w mózgu. On nie przechowuje danych gdzieś indziej, tylko on przechowuje je dokładnie tam, gdzie się je przetwarza. I w związku z tym to pojęcie i te takie materiały neuromorficzne istnieją chipy, które układy scalone zbudowane na tym schemacie. I w związku z tym ja nie będę oczywiście dyskutował, gdzie są granice pojęcia komputer, ale chcę powiedzieć, że one z różnych powodów się rozszerzają i w różnych kierunkach. I jednym z kierunków jest komputer kwantowy, możemy się kłócić, czy to jest komputer, czy to nie jest komputer. W drugim kierunku, w stronę architektur innych niż architektura von Neumanna. I tu znowu możemy się kłócić, czy komputer w architekturze neuromorficznej to jest komputer, czy nie jest. Tak więc to definicyjnie. Natomiast to, że pojęcie zera i jedynki się poszerzyło na całą sferę Blocha i to, że nam to umożliwia dalej idące spekulacje, tu niewątpliwie jest to postęp, bo tutaj jakby poszerzają nam się możliwości obliczeniowe i myślę, że co do tego jesteśmy zgodni, a możemy się różnić co do nomenklatury. Panie profesorze, wspomniał pan profesor, że w odniesieniu do komputerów kwantowych ważne jest odseparowanie ich od otoczenia. Tak. Chciałem zapytać, jakie są warunki w odniesieniu do temperatury? Czy są jakieś krytyczne, czy to się wszystko odbywa w zakresie temperatur, powiedzmy, no, takich jak zjawisko Josephsona, czy kwantowe Hedgehola? Czy to są zakresy temperatur właśnie nadprzewodnictwa, czy to są jakieś inny zakres? To jest, przyznaję absolutnie ze wstydem, że za mało wiem o technologii komputerów kwantowych, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Mam wrażenie, że te zdjęcia, które są publikowane w prasie, pokazują coś, co działa w temperaturze pokojowej, ale tutaj mogę się boleśnie mylić. No tak, dlatego pytam, że wiele zjawisk kwantowych właśnie jest, występuje wtedy, kiedy to się odbywa w temperaturach kryo, prawda? Wtedy. Z całą pewnością tak jest i wiele czujników na przykład wymaga schłodzenia do temperatury helowej. Również jeśli mówimy o technologii kryptografii, to w tym momencie taki detektor pojedynczego fotonu. To jest zdecydowanie technologia, która wymaga schłodzenia do temperatury helowej. Czy komputer kwantowy, to nie chcę Państwa wprowadzić w błąd, więc nie będę odpowiadał. Natomiast rzeczywiście jest tak, że kwantowość dotyczy przede wszystkim niskich temperatur. Tam jest najistotniejsza i tam się rozwija. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Chodzi mi o naukowo-produkcyjne centrum półprzewodników, które istniało w Warszawie przy ulicy Komarowa. Jakie znaczenie w ogóle miało? Czy ta fabryka, czy pan może wie coś na ten temat? Co się z tym stało i na jakim poziomie w ogóle to było? To znaczy, ja odpowiem w taki sposób. Jakiś czas temu pojawił się procesor
ARM produkcji rosyjskiej, który był w bardzo niskiej technologii, tam 65 nanometrów, w związku z tym on nie miał dużych możliwości integracji, w związku z tym tam się nie mieściło w jednym chipie dużo tej logiki, natomiast miał taką zaletę, że cały proces produkcyjny odbywał się w Federacji Rosyjskiej od momentu wbicia łopaty w piach, żeby nabrać krzemu, prawda, do momentu, kiedy procesor wychodził przez bramę fabryki. W związku z tym powiem tak, że posiadanie własnej technologii, która nawet jest, może być na poziomie prymitywnym w stosunku do aktualnego frontu światowego, jest istotne, dlatego że nie zawsze integracja największej ilości logiki w układ scalony jest jedynym czynnikiem powodzenia, prawda? Że czasem jest nim całkowita kontrola procesu produkcyjnego. I w związku z tym, w tym kontekście mówiąc, nawet jeżeli mamy technologie, które nie są aktualnym frontem technologicznym, uważam, że istotne jest ich rozwijanie. I teraz jeśli chodzi o polskie półprzewodniki, one oczywiście stanowiły jakość do 90 roku, również po 90 roku. Moglibyśmy, myślę, oddzielne spotkanie poświęcić temu, w jaki sposób, co się stało z tymi zdolnościami i w jaki sposób one zostały rozproszone. Warto też wiedzieć, zdaje się, że na ulicy Wólczyńskiej produkowaliśmy wafle krzemowe metodą Czochralskiego, skądinąd Polaka, i to się całkowicie nie opłacało, dopóki fabryki nie kupili Norwedzy i wtedy nagle zaczęło się opłacać. W związku z tym myślę, że tutaj dużo takich pytań można postawić, natomiast ja powiem tak, mamy w tej chwili bardzo wielu utalentowanych naukowców i inżynierów w obszarze mikroelektroniki. Ich głównym problemem nie jest brak pomysłów, tylko brak przemysłu. I to, że na przykład jeżeli, powiedzmy, dochodzi coś do poziomu zamówień dla wojska, bardzo dobrze, tylko wojsko dla zapewnienia ciągłości dostaw wymaga gwarancji tych ciągłości, to znaczy, że dostawy muszą być ubezpieczone. I teraz kto ubezpieczy taką firmę na kwotę, która jest z rzędu jej kapitału zakładowego? I w związku z tym to potrafią być tego typu problemy. To jest realny problem, o którym Państwu mówię, bo słyszałem naprawdę zdesperowanego przedsiębiorcę z jednego ze spin-offów Politechniki Warszawskiej, który miał realny problem, potrzebował kogoś, kto mu zapewni bezpieczeństwo finansowe, którego wymagała polska armia. Trudno się dziwić polskiej armii. Ale z drugiej strony, z tegoż właśnie powodu on do tego przetargu nie wszedł i w związku z tym możliwość zawinięcia strumienia finansowego od polskiego podatnika do polskiego przemysłu tym razem nie wyszła. To dobrze czy źle? Nie, no to znaczy oczywiście ja wiem, że środowisko mikroelektroniczne miało po prostu, że deklarowało ogromne ambicje, to znaczy miało ogromne ambicje rozwoju. Natomiast wydaje mi się, że, to znaczy, może inaczej powiem. Może wrócę do jednego zdjęcia. Gdzie ono było? A, tutaj dalej. Przepraszam, że tak przerzucam. Proszę Państwa, ten człowiek sprzedaje na rynku amerykańskim. Niedawno otworzył amerykański oddział swojej firmy. I zasadniczo elementy optoelektroniczne, które sprzedaje, są na światowym poziomie. A kto o tym mówi? Ukraińcy wracający z frontu, którzy mówią, że polskie noktowizory działają. I to jest żywy
przykład. W związku z tym to jest oczywiście długa historia, kto to jest i jak on do tego doszedł, więc poza tym, że on ma teraz kłopot, w jaki sposób wydać kilkaset milionów złotych i czy znajdzie odpowiednie wsparcie, to on oczywiście ma też już sporo jakby sukcesów na koncie, jeśli chodzi o rozwój technologii. I to jest realne. To są sprzedawane, znane na całym świecie firmy. To teraz ja zadam pytanie. Chciałabym się dowiedzieć, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o połączenie komputera kwantowego ze sztuczną inteligencją. I kiedy nastąpi przełom, jeżeli można hipotetyzować, i jak bardzo to wpłynie na bezpieczeństwo światowe? To znaczy zasadniczo, jeśli chodzi o użycie, o propozycję sposobu użycia komputera kwantowego do rozwiązywania problemów z zakresu sztucznej inteligencji, to takich badań jest w tej chwili bardzo dużo. Tak? To znaczy, jeśli chodzi o front wiedzy dotyczącej tego, czy propozycji dotyczących tego, jak podkręcić wyniki uczenia maszynowego za pomocą komputera kwantowego, to jest w tej chwili jeden z bardzo silnie rozwijanych na świecie frontów. Na ile on jest praktyczny? To znaczy, ja powiem tak, w tej chwili on jest blokowany nie od strony uczenia maszynowego, ponieważ tam algorytmika rozwija się z prędkością pociągu pospiesznego i sam z niej korzystam naukowo, w związku z tym po prostu wiem o czym mówię. Włącznie z tym, że ostatnio spotkałem się z propozycją systemu do tworzenia nowych hipotez badawczych i ich weryfikacji. Czyli niedługo naukowiec jako taki będzie wyeliminowany jako taki dodatek do wypasania sztucznej inteligencji będziemy służyć. W każdym razie tak, propozycji jest bardzo dużo, ale słabym punktem jest komputer kwantowy, w związku z tym te technologie dochodzą tylko tak daleko, jak daleko jest w stanie dojść komputer kwantowy. Ja się nazywam Michał Orzechowski, jestem dziennikarzem. Mój ojciec był wykładowcą matematyki na Wojskowej Akademii Technicznej. A propos kryptografii, to co pan wspomniał, to warto oczywiście wspomnieć o 20 roku Bitwie Warszawskiej, polskich kryptografach. Co do konferencji w Perach, to jeszcze dodam, że tam w 39 Francuzi, jak przyszli i byli bardzo obrażeni na Polaków, że tak późno im żeśmy przekazali, to Polacy powiedzieli tak, ale wasz oficer tutaj, kilka osób, jakiś czas temu było na terenie Beneluxu po prostu przejętych prowokacji szpiegowskiej przez Niemców i gdybyśmy wam dali wcześniej te informacje, które mamy, to już wszystko o tym by wiedzieli Niemcy, więc to też dobrze czasami jest w odpowiednim momencie takie rzeczy robić. No, okazało się, że Francuzom nie zawsze można ufać. Ja jestem humanistą, więc ja bardzo ten cały aparat matematyczny czy fizyczny, który stoi z tyłu, to podziwiam z dystansem i z szacunkiem. Natomiast chciałem się spytać, jakie są na dzisiaj i na jutro szanse na polską suwerenność procesową, tak? Czy możemy to razem, czy nie wiem, czy Intel, czy Stany, czy Tajwan, czy Holandia, żeby to zrobić? A drugie pytanie, czy to dzisiaj to już nie jest wczoraj, że rzeczywiście może warto zaczekać na te komputery kwantowe, bo to będzie skok jakościowy. To znaczy tak, jako polski patriota, osoba w miarę przytomna, dobrze życząca mojemu krajowi, prosty humanista, chciałem się spytać, które z tych technologii można teraz wdrożyć i jaka jest taka najbardziej realna ścieżka? To znaczy, no to tu jest, proszę Państwa, no wydaje mi się, że żyjemy w czasach jednak pewnego przyzwolenia na Pax Americana i na to, że Stany Zjednoczone są jakby istotnym gwarantem bezpieczeństwa na świecie, co ma oczywiście i wymiar militarny, i wymiar technologiczny, ten, który jest znany, i to, co wiemy, co jest jakby ponad powierzchnią wody, jak również możemy się domyślać, że pewnie inne rzeczy są też pod powierzchnią wody, na przykład każdy po kolei z największych amerykańskich producentów układów scalonych
Zjednoczonych został zmuszony do przyznania, że ma furtki umożliwiające wejście w każdy procesor produkcji amerykańskiej. Możemy podejrzewać, że to samo dotyczy również technologii sieci komputerowych. Czy to dobrze, czy to źle, to ja jako inżynier wywinę się, że tak powiem, z tego pytania i pozostawię je specjalistom od geopolityki i bezpieczeństwa narodowego. Natomiast pytanie jest, co w tej chwili jest realne? Otóż jeśli chodzi, ja odpowiem w taki sposób. Inteligencja i sposób, i jakby to, żeby mając świadomość ograniczeń, które są zaszyte w technologii i tego, że my ich czasem nie jesteśmy w stanie przeskoczyć łatwo, to możemy na nich grać. I na przykład w cyberbezpieczeństwie jest taki schemat, że jeżeli mamy tak zwany firewall, który decyduje o tym, które transmisje sieciowe wpuścić, a które nie, no to jeżeli mamy firewall firmy A i mamy wątpliwości co do tego, co on wpuszcza, a czego nie wpuszcza, no to zanim stawiamy firewall firmy B i w tym momencie robimy sobie taką kanapkę z firewalli i każdy co innego wpuści, a co innego pozostawi, a nawzajem mamy nadzieję, że one się powycinają wzajemnie w taki sposób, że to, co wyjdzie, no to tylko to, czego się spodziewamy. I takie technologie są stosowane i w obszarze cyberbezpieczeństwa, i w obszarze kryptografii, i w związku z tym, że ta zasada ograniczonego zaufania nam tu po prostu bardzo dobrze działa, tak? No i oczywiście trzeba używać technologii ze świadomościami ich ograniczeń, w tym jednym z ograniczeń technologii jest to, czy my dobrze rozumiemy model użycia, czy dobrze rozumiemy instrukcję obsługi i czy wiemy, jakie rozdziały w niej są, a jakich w niej nie ma i dlaczego. I tak wydaje mi się, że jest z każdą technologią, którą moglibyśmy się posłużyć. Przede wszystkim potrzebujemy ludzi, którzy będą w stanie ją rozumieć i w sposób niezależny ją badać i dostarczać na poziomie państwa informacji o tym, czy ta technologia jest bezpieczna, czy nie. Przykład, samochody, które można, pokazano przecież ataki przez Bluetooth na tak zwaną szynę CAN, to znaczy, że współczesny, nowoczesny samochód można zdalnie wyłączyć na przykład podczas jazdy. I były takie ataki zademonstrowane i potrzebujemy takich ludzi, którzy umieją to zrobić i potrzebujemy takich ludzi, którzy umieją temu przeciwdziałać, tak? Szanowni Państwo, jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu, dziękujemy Panu Profesorowi. Tradycyjnie dziękujemy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i gdybyście chcieli Państwo zwiedzić to miejsce, to w ulotkach znajdują się wszystkie niezbędne informacje. Dziękujemy też Narodowemu Instytutowi Wolności, ponieważ Fundacja uczestniczy w jego programie. Jeśli chodzi o październik, to już dziś możemy powiedzieć Państwu, że odbędą się co najmniej 3 spotkania. Jedno będzie dotyczyło uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki w 40. rocznicę tamtych wydarzeń. Drugie prowokacjom ze strony wojskowych służb informacyjnych, w tym afery, tak zwanej afery marszałkowej. A trzecie, kondycji zawodu dziennikarza. Jeżeli chodzi o dalsze szczegóły, to prześlemy je Państwu, przekażemy tradycyjną drogą i prześlemy, więc na pewno te informacje do Państwa dotrą. Pięknie dziękujemy.